Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym filmiku. Na pewno mieliście taką sytuację, że kupiliście telewizor, no i co się okazało? Rozpakowujecie telewizor, a tam nie ma pilota. Tylko dostajecie takie coś. No właśnie, dostajecie taki Magic Wand i próbujecie na przykład przełączyć program albo włączyć Netflixa. Jak wygląda to wasze próbowanie? To sami zobaczcie. Dlatego się zdenerwowałem, bo te telewizory z tymi pilotami to jest jakaś tragedia. Ja wiem, że można sobie kupić zwykłego pilota, ale są jeszcze inne rzeczy, na przykład YouTube na takim telewizorze, czy nawet kupi Netflix, po prostu lubi się wykrzaczyć, nie chodzi to idealnie. No wiadomo, można sobie kupić telewizor na Androidzie też, ale też to idealnie nie chodzi, dlatego postanowiłem sobie zbudować komputer do wszystkiego, który będzie jednocześnie służył do oglądania Netflixa, do YouTube'ów, do przeglądania internetu. Będzie też można na nim pograć w jakieś gierki. Zrobimy sobie z niego taką jakby super mega wypaśną retro konsolę. No i zrobimy jeszcze z niego dysk NAS jednocześnie. Wszystko będzie jednocześnie działać. A jak to zrobimy? Zainstalujemy sobie wirtualizację systemów operacyjnych. Oczywiście o ile ten procesor, który tutaj jest, to obsługuje. Jeżeli nie, to mam inną płytę główną, która to na pewno obsługuje. A z czego to zrobimy? Oczywiście za darmo, prawie za darmo, bo wydałem za ten komputer, który tu właśnie widzicie, 20 zł. Byłem na złomie, kupiłem go za całe 20 zł w takiej fajnej obudowie, malutkiej, można ją włożyć gdzieś pod stół, czy gdzieś do szafy nawet. Nie jest to tower, tylko to jest taka malutka, fajna obudowa. Bardzo sprytna, nawet dwa napędy ma tutaj, o ile jeden to nie jest atrapa, ale jeden chyba jest prawdziwy. A może i obydwa są atrapy, nie wiem, to już tam nieważne. Czytnik kart mamy tutaj do tego. Na procesorze AMD jest, nawet jakiś wyświetlacz ma. Dobra, przede wszystkim musimy to rozkręcić. Ja się boję, jak to w środku wygląda. Całe jest zakurzone, dopiero co ze złomu to wziąłem. Wiem, że zasilacza już nie ma, bo sami zobaczcie. Jak się okazuje, ktoś zasilacz już zdążył zajumać. A my sobie to rozkręcimy. Oczywiście śrubokrętem. Nawet mam śrubokręt. Musimy to rozkręcić. Tu widzę, jest troszkę uszkodzona lekko, ale to nie powinno przeszkadzać niczym. Ktoś tu chyba zasilacz wyrwał razem z kawałkiem elementu wodobudowy. Ale to nas nie interesuje, bo my i tak tu wszystko będziemy chcieli powymieniać. Prawie wszystko, to co się da oczywiście. Zobaczymy, co jest w środku, bo nawet nie wiem, nie otwierałem tego. Ja to dopiero przywiązę ze złomu. Śrubki odkręcone. Obudowa w ten sposób zdejmowana. Oczywiście w środku syf widzę, że jest całe brudne. Nie wygląda to za ciekawie. Wszystko jest do mycia. Odkładamy to w inne miejsce. O, dysk jakiś tu leży. Ktoś tu rzucił dysk twardy. 160. Dysk gratis. Zawsze się przyda. Obudowa. A jednak jest napęd jakiś tutaj włożony. Nawet na wejście SATA, czyli nie ma tragedii. Może nawet nagrywarka, kto wie. A chyba wszystkie napędy to już nagrywarki od jakiegoś czasu i mamy tutaj jakąś płytę główną opartą o, o ile się nie mylę, o procesor AMD. Co my tam jeszcze mamy? Wentylator jakiś tu luzem leży, widzę. Ktoś go tutaj wczochrał, nie wiem po co. Może wpadł albo wypadł gdzieś skądś. Jakiś plastik tu jeszcze leży też luzem. Od wentylatora. Tak wygląda przynajmniej. Płyta główna, jakaś MSI z tego co widzę. No, kondensatory nie wyglądają na popuchnięte, to kto wie, może działa ta płyta, tylko że to jest jakiś AMD, ja nie chcę AMD, bo by mi zależało też, żeby ten komputer był w miarę energooszczędny. Kolejny wentylator tu leży. Nie wiem, o co tu biega, że tyle wentylatorów w środku leży. O, nawet ramy są, a to niespodzianka. Nie sądziłem, że jakieś pamięci tu będą leżeć. Co to jest? Pamięci RAM. Ła, 2 giga. Kingstona oryginalne. DDR2. No, zawsze się przydadzą. Dwie sztuki aż. No, dwugigowe. Ciekawi mnie, jaki tu procesor jest najbardziej. No, raczej nie chcę tej płyty, bo ona będzie żarła dużo prądu, a mam fajną płytkę z Atomem czterordzeniowym. Więc sobie go chyba użyjemy. Tu jest jakiś procesor AMD, zaraz zobaczymy, co to jest za procesor. Z tego co widzę, to jest AM2 socket. Tylko sobie wezmę.
No właśnie, trzeba ten procesor czymś przetrzeć, żeby zobaczyć, co to za model. 2005 roczny, czyli 65-nanometrowy będzie. AMD Athlon 64X2, model 4400. No, czyli taki cienizna trochę, że tak powiem. I dużo żre prądu. Raczej nam się nie przyda. No ale te wentylatory to jest tragedia, nie wiem, czy ich użyjemy. Ja mam japońskie wentylatory gdzieś w piwnicy, więc tamte sobie użyjemy, ale obudowa jest cała do czyszczenia, ona jest strasznie brudna. No i właśnie, jak już mówiłem, na tym komputerze sobie zrobimy coś takiego. Będziemy musieli tutaj zasilacz zamontować. Płytę główną mam taką malutką, fajną. Tej płyty raczej bym wolał nie montować, bo ona mnie z kopytami zaży. To jest bardzo stara już płyta. A nam nie jest potrzebna. Nie jest nam potrzebna płyta z tyloma wejściami PCI i PCI Express, bo nie będziemy tutaj montować raczej standardowej karty graficznej i tak dalej, bo nam nie będzie ona po prostu potrzebna. No nie jest on zły, tylko trzeba go wyczyścić i rozkręcić całego. Fajny panel ma, dosyć taki sensowny. No dobra, bierzemy się do roboty i czyścimy machinerię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, nasz komputerek został już umyty, wyczyszczony ładnie. Założyliśmy mu płytę główną. Widać, że wszystko działa. Wyświetlacz także działa. Sprawdzaliśmy już USB, wszystko jest ok, jak w najlepszym porządku. Tak wygląda tutaj tył obudowy. Włożyliśmy sobie kartę dźwiękową z wejściem na GamePort MIDI, który będzie nam potrzebny do joysticka. A tutaj mamy nasz joystick, który odpaliliśmy. Wszystko elegancko nam tutaj śmiga. No i mamy tutaj odpaloną jakąś gierkę. Na Atari jest to jakaś gierka z Atari. No i w zasadzie zostaje nam tak naprawdę teraz tylko zainstalowanie jakiegoś systemu wirtualizacji. Na przykład bardzo fajny jest Proxmox VE, który jest, z tego co pamiętam, darmowy. Ale jeżeli chcemy, możemy oczywiście korzystać sobie tutaj z Windowsa i na Windowsie zbudować serwer. Myślę, że zrobimy najpierw wszystko na Windowsie, a Proxmoxa sobie zainstalujemy po prostu w jakiejś innej serii. A na Windowsie zainstalujemy właśnie, tak jak już tutaj mamy, emulator Atira. Dodamy sobie jeszcze jakiś serwer DLNA, żeby móc tutaj sobie jakieś filmy czy coś oglądać. Bo w zasadzie na tym nam zależy, żeby móc dane trzymać na tym komputerze. On będzie gdzieś sobie w szafie leżał, to będzie taki, że tak powiem, dysk NAS na różne filmy, dane oraz czasami do pogrania w jakieś starsze gierki. Dobra, na razie zostawimy to tak jak jest. W następnym filmiku sobie już coś tam pogramy, zobaczymy, jak to działa. A w jeszcze kolejnych sobie zainstalujemy serwer DLNA, jakieś systemy wirtualizacji, zobaczymy, co tam nam dalej do głowy wpadnie. Także dzięki, do następnego filmiku, cześć.